Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam na kolejną część przygód w grze Dziedzictwo Hogwartu. Trochę nas tutaj nie było. Jesteśmy dumni. No i jesteśmy dumni z tego, co za moment uczynimy, ponieważ spotykamy się w pokoju życzeń nie bez powodu, a mianowicie moglibyśmy uwolnić Kłakena. Dodaj do menażerii. Proszę bardzo. Kłakiem, wracaj. Tu gdzieś ten młody powinien się urodzić. Tak, sobie o, biega. Ej, wszystko okej? Chyba wszystko okej. No, a my możemy z naszym tu władcą osiedla... Wybrzeża. Władca osiedla. Wybrzeża. Pogadać. To ta godzina. Pogadać i zdobyć jakże cenny surowiec. Tylko niech się naje. Można pogłaskać? Cyk. O kurcze, to dopiero bestia. Ile? Aż 3 rogi. Nie wiem skąd wzięte, ale miło było. Więc możemy wracać do domu, zobaczyć jeszcze jak to eliksiry doszły do siebie i wyruszyć po nową różdżkę. Z nadzieją, że zaoferuje nam naprawdę wiele fajnych rzeczy. 3 minuty jeszcze, no kto by tyle czekał? Na chińską kapustę może prędzej. Ale tamte roślinki, no to niestety 3 minuty to jest. Pół odcinka. Możemy od razu zebrać kamienie księżycowe. W sumie jak tu jesteśmy, to jeszcze ten nawóz bym wytworzył, bo on jest całkiem przydatny. No, na eliksiry to nie mamy już niestety więcej miejsca. A reszta nas aż tak bardzo nie interesuje. Smyk, tu miało się to wszystko rozwijać, jak zabraknie nam miejsca, a wygląda to trochę tak, jakby brakło go. Więc jestem oburzony. Gdzie my mieliśmy nawozy? Nawozy. Zielarstwo to trochę brzmi, jakby mogło być właściwym miejscem. I... kompostownik. O, jeszcze możemy 2. No, przyznam, że to całkiem sporo daje. Ale tu musi być zapach. Czarujący. Czarujący. Może tak, przy tych tutaj... Jeszcze ustawiłem, o właśnie, zestaw kościołków. Niedawno. Ale ogólnie rokokoko. O, proszę bardzo. Jest wszystko ładnie przygotowane na dalszą wyprawę. Lecimy po kapustę i zaczynamy naszą misję, bo no, ile można czekać. Co nie kapusto? I myślę, że jesteśmy gotowi na wszystko. O, eliksir skupienia, to można wziąć. To zmieścimy jeszcze. Ale nie będziemy lecieć tam na piechotę przecież, bez przesady, co nie? Nie po to mamy tutaj te magiczne sztuczki, żeby ich tu za moment nie wykorzystać. Chociaż jeszcze bym spojrzał... Jak to? Kort przywoływaczy, mecz 5! No dobra, to nie może czekać. Widzimy się pod kortem. Jakby nie spojrzeć, czeka nas wielki finał. No, kto jest tym mistrzem? Nati? Nie, chociaż nie, no Nati pokonaliśmy na naszych Co? Pan profesor? Idealnie. Idealnie. You're my summoner's court opponent, Professor Ronan. Indeed I am. Professors are allowed to have fun once in a while too, you know. Może lepiej nie ciągnijmy tego tematu dalej. No, chyba tak. Of course. I look forward to playing against you. And I you. I've been playing this for eons, so you haven't the chance of winning. How about we get started anyway? I'm ready. No time like the present. No dobra. Coś ty profesorze wymyślił najlepszego. Te półki, one są kuszące za 100. No zobaczymy, czy mu to wyjdzie. Takie trochę oszustwo, bo widzę, że to jest przyciąganie idealnie na... Nicely done. Ale to nie ma tak siebie chwalić. Nie. Patrz. Woman. Jak to się robi? Cyk, cyk, cyk z rozpędu. I o. Nicely done. I recall teaching you how to play like that. Akio. Wszystko jest dozwolone, czy jak? Zastanawiam mnie, czy będzie walczył o kolejną setkę. No, trzeba przyznać, że osoba, która startuje, ma jednak... Nicely done. Dużo gorsze wyzwanie, zadanie do zrobienia, dlatego dobrze, że my nie jesteśmy pierwsi i to bym postrzegał pewną niesprawiedliwość, jeżeli chodzi o kort przywoływaczy, że no... Pierwszy gracz ma gorzej. Powinno być 4 kule, jakoś wymieszać to, czy coś. O! Stój! Stój! No kurczę, profesorze! Ha, ha. Co, że niby to na tę setkę wbije? O kurcze! Aż nie mam serca mu wywalać tej kuli. A z drugiej strony...
Raz się żyje, czy jak? Wszyscy popełniają błędy? No, nie my, profesorze. Prawie wszyscy, proszę zaznaczyć. Prawie wszyscy. To może tak. Czy wybijemy kulę, ale czy dolecimy jakoś sensownie? Oj, 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 no ale może być i tak. 150 ładny wynik. I vice versa, tak? 0 punktów, no cóż. Tyle z tej zabawy. Well done. You've beaten me at my own game. No dobrze, nauczył, mam talent. Nie no, uczeń przerósł mistrza i tak dalej, i tak dalej. I had a good teacher. A flatterer, I see. Although I dare say it's not unwarranted. I shall accept the compliment humbly. As the new Summoner's Court champion, you have earned a token of recognition. Do not let it go to your head. Za późno. Co dostaliśmy? Rękawiczki mistrza court. Czekaj. Rozumiem, że tylko wygląd. Może... Well played in Summoner's Court. I dare say I learned a bit from you. Always a treat. Co jest, Grace? You certainly know what you're doing when it comes to Summoner's Court. Can't believe you beat Ronan. I didn't think anyone could beat Professor Ronan. Almost fainted. No dobrze. No to co za dużo tej sedówki, to niezdrowo. Lecimy do Hogsmeade. Taka piękna rozgrzewka przed misją główną, ale podoba mi się to, jak to tam zmiażdżyliśmy profesora. Nie miał najmniejszych szans. Możemy pogłaskać? Dalej nie. Może kiedyś będzie taka aktualizacja. No dobrze, wbijamy do środka. O, poczekać trzeba? Co to tak hałasuje? Dzień dobry. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Good to see you, my young Ravenclaw friend. Allow me once again to express my family's gratitude. They were pleased to learn that the wand Richard Jackdaw disappeared with those many years ago had been located, even if it was somewhat unusable. Glad to hear it. Now, I received an owl from Eleazar, Professor Fig. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. It is done. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Oh, come, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrok now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. You would let
goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. To żeś wymyślił. Trzech wrogów za pomocą ale to serio mamy... Dobra, moment, ale to oni nas namawiają do złego, my tego nie chcieliśmy. Autentycznie my tego nie chcieliśmy. Jeżeli ma to tak wyglądać, to poskaczmy trochę. A czy nie mieliśmy w momencie obrony też im zadawać przekleństwa? Kurczę, miało to się pojawić, ale jeszcze wszystko przed nami. No potrzebujemy kilku przeklętych tutaj. A, można było użyć. No chodźcie, chodźcie. Kurczę, nie umieraj! Oj, na to nie... Jak? W ostatnim momencie. Teoretycznie Avada powinna już działać cuda. Ale na... No i właśnie zepsuli nam wszystko. Wszystko psujecie. Skąd my mamy mieć... tylu... przeklętych, jak oni się wzajemnie wybijają. Musimy pomóc naszym. A mieliśmy przez chwilę całą trójeczkę. Zdetonuj czerwoną beczkę za pomocą bombardy? A. Dobra. I przeklnij innych. No kurczę, czemu po naszej stronie muszą walczyć tacy, którzy... O, jest. Avada, no nie! Znów to zrobili. Dwóch tylko biega przeklętych. Co za... Dobra, jest trzech chwilowo. Mamy to. Ho, ho. Nie wiedziałem, że to będzie aż takie trudne to wszystko zgrać, tak? Czekaj, musiałem beczkę wysadzić jakąś czerwoną. To nie jest beczka, kurczę. Wiem, że może trochę za bardzo się bawię, ale... Utrzymuj się. Raz, dwa, trzy. Okej, okay. Jeszcze beczka. Zaraz zejdziesz na dół, tylko... Chyba... Nie ma czerwonych beczek. Wiesz co, kolego? Przydasz nam się na moment. Słuchaj. I... No ale... Był czerwoną beczką. O-o. To jeszcze nie koniec. Super. Najgorsze, że nie ma więcej czerwonych beczek chyba. Oj, lepiej wejść. To do nas te Levioso, czy do kogo? Spróbujmy raz jeszcze patent z beczką. Aj, nie był beczką. Wszystko okej, okay, wam tam? O! Dobrze, że tu jest tyle rzeczy na tej arenie, chyba że się okaże, że tak naprawdę wyjdzie jakiś jeszcze duży boss. Nie my w głupi sposób. O! Wytraciliśmy cały arsenał tutaj, jaki mieliśmy przygotowany. Chcesz... O, nie widzi nas! Oj, Wiktorze, jeszcze raz pi! No, kurczę, miał być finał finałów! A wyszło jak zwykle, pi! Liczyłem, że weźmiemy go Petrificusem, to ale tu sobie załatwimy.
Ale wygląda na to, że chyba kapusta będzie tym, co ich pokona. Dawać ten takule. Gdzie oni są wszyscy? Co tu się dzieje? Gdzie jest nasz główny kolega? O, jest Wiktor. Wiktor, Wektor, chodź! O, jesteś! Kurczę. Liczyłem chyba na mocniejszy efekt. Musimy się jeszcze czegoś napić. Wiktorze, to cię nie obroni! On jeszcze żyje? No właśnie. Znaczy żyje, tylko jest ogłuszone to. To wciąż nie koniec. O kurczę, teraz jakby mocniej mu szło. No trochę wyzwań ukończyliśmy. Szybko poszło. Trzeba przyznać, że... I can't believe it. No właśnie. Rookwood's reign is finally over. I'll need to send an owl to Natty right away. For now, though, I need to get back to the map chamber and tell Thick what happened. No dobra, wyślemy to wszystko. Tylko tak, jak już tu jesteśmy. Jakoś ten Rookwood taki... słabsze niż wszystko zapowiadało. O, proszę, kolejny talent. O, poziom trzeci. Jak to będzie wyglądało? Jak Natty zareaguje, gdy powiemy, że Rookwooda nie ma, ale w sumie to w jaki sposób... O, chyba musimy zbierać wszystko i stąd zmykać. No to taki odcinek pełen zwycięstw. Najpierw pan profesor od kulek i zabawiania, a teraz sam Rookwood. No dobra, w każdym razie wypadałoby wrócić do komnaty mapy i co, to jest ostatnia misja już w takim razie? Broń Hogwartu przed Ranrokiem. Wygląda na to, że finał nadejdzie chyba nieco szybciej niż zakładaliśmy, ale no, skoro tak to ma wyglądać, no to o, możemy się przenieść tak szybko, tylko gorzej, że my nie mamy teraz tej mocy. Moment, może przenieśmy się na chwilę do domu, podnieść brakujące rzeczy, bo co jak co, eliksir niewidzialności może nam się nie przyda, ale krzaki, jak widać, no z samego Rookwooda położyły. To jest całkiem dobra opcja. Skoczmy jeszcze tutaj, chyba mamy kapustę. Kurczę, miałem posadzić dodatkowo, zapomniałem o tym. No dobrze, będzie ślas, będzie ślas. A nawóz jeszcze w drodze, tak? To mamy, to mamy. Ta niewidzialność zjechała szybko. Dobra, mamy jakieś rośliny, mamy chyba wszystko, co nam pozwoli wyruszyć. A, dobra, jeden brakujący eliksir. Mamy chyba wszystko, żeby wyruszyć do Hogwartu. No i zobaczyć, jak to wszystko się tam zakończy. Czy coś zdobyliśmy w trakcie tego spotkania? Nie, nie. Moglibyśmy jeszcze spojrzeć na moment tylko na nasze rzeczy, bo jak już jesteśmy przy ulepszeniach, zobacz ulepszenia. Ofensywy, no właśnie, wspomniany róg zdobyliśmy. To dociągnijmy do końca tę ofensywę. Wyciągnijmy max. Co z tego będzie? Cyk, istotnie zwiększa obrażenia od czarów. Okej, okay, kamelonie. To może warto tego kamelona sobie odpalać, żeby czary rzucać. To by można było jakiś poziom trzeci. Coś nam skoczyło przed momentem. Ta muzyczka nie wygląda, jakby Hogwart miał jakieś problemy. Obrażenie zadawane przez... O, istotnie zwiększa. Istotnie zwiększa obrażenie zadawane przez Kruci. Ale chyba starożytną magię 3 już mamy na czymś, tak? Tu mamy zaklęcie kameleona. Tak, a one się raczej nie kumulują. Mam takie wrażenie. Cel Imperium. Lepszego celu Imperium nie mamy, ale... Cyk, obrona maksymalnie. I ulepszenie, ofensywa, max. Mamy to. Czy jakiś lepszy atrybut nam by tu wpadł? Od czarów, gdy działa, to mamy, to mamy. Krucja nie używamy. Mandragora, Petrificus, to nie. Spalenie, to też nie. Może Bombarda 2? Ciekawe, czy starożytna magia 2 by się łączyła ze starożytną magią 3. No ale dobra, weźmy sobie Bombardę. Jakoś to powinno działać. Możemy ewentualnie, jak mamy na czymś jedynkę, Wszystkie zaklęcia obrażeń to też się wydaje być całkiem niezłe. A, to Bombarda 1 jest już. No to szybko jakąś dwójkę. Z czego korzystamy? Petrificus był niezły. No dobra, zobaczmy. Może starożytna magia się łączy? Jak się nie łączy, no to... Cóż, jakoś to będzie. Wracamy.
komnata mapy, tak? Czy mapa komnat? Cokolwiek z tych rzeczy. Spotkajmy się na dole. I zobaczymy, co mają do powiedzenia. Profesorze Fig? To nie wygląda za dobrze. Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivander's with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart, are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... No cóż, musiałem się bronić. Tak, tak, to była obrona. W afekcie. He would have killed me once he found the repository, if not before. I had no choice. You're right. You had no choice. You did what you had to do. The wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right, then. The keepers have been waiting. You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. I to cały czas było tutaj, profesorze Fig, ale we can only hope that we're not too late and that we find nothing but a repository. I received an interesting owl from Joanna Bickle about Harlow. Natasza, lepszego momentu nie mogłaś wybrać. I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. Ktoś, widzę, wybrał się tu skrótem. Rozumiem, że pod Hogwartem też nie możemy korzystać z miotły. If his loyalists are here, he cannot be far behind. You and I have faced worse, Professor. Otóż to. Otóż to. Must be here somewhere. We must be getting closer. Red Room. Nam by się przydało porobić trochę uników, czy nawet odbić, bo dzięki temu byśmy nabili naszą... Okej, okay. Starożytną magię, która mogłaby się przydać w momencie, gdyby pojawił się ten cały wielki. Ale chyba musimy zacząć walczyć. Nie ma co dłużej czekać. Nabijemy ją w trakcie, tak sami. Cóż tu się dzieje? Cóż tu się dzieje? Ja nie chcę... Mam nie naładować... Nie! To... Leviosa, dobrze, profesor Fig skomentował to Leviosa.
Tyle dobrze. Pomyliłem przyciski, profesorze. To nie było specjalnie. To Sebastian nas tego nauczył tak naprawdę. Mam jakiś żółty? Dawaj. No nie, to może... Budowanie nie jest najlepszym pomysłem. Wszystko okej? Okay? Wiedziałem, żeby nie brać tego czaru na slocie. Tu taki wstyd przy profesorze. This drill stands between us and him. We need to move it. I shall handle it. One moment. Bombarda! Let's go! Może być i tak. Może być i tak. Domyślam się, że to nie pierwsza straż, jaka tu czekała na nas. Halo? Dobra. Teraz to już... Aha, myślałem, że się... Dobra. Mamy chwilę spokoju. O! Kurczę, w sumie jakby on ich wszystkich tutaj pozałatwiał. To my tymi to się chyba sami zajmiemy. Wow, jaka szarża na nas to wbiła. Nie możemy się ruszyć? No dziękuję. Cóż to się dzieje? Znaczy, zastanawia mnie... Kurczę, profesor Fig to widzi. Będziemy mieli świadków, ale zastanawia mnie, jakby teraz zadziałało... Co mogę powiedzieć? Idealnie zadziałało. Zadziałało idealnie, lepiej niż się spodziewałem. Dwa wielkie trole położone na raz. Co prawda cooldown jest jakiś kosmiczny. Ale prócz tego... Działa to ładnie. Oj, przypalił nam szaty. Czyli jednak nie ma nic przeciwko temu, żebyśmy stosowali takie sztuczki. Okej. Profesorze... I fear you're right, Professor. There's nothing we can do but keep searching. Szczególnie, że droga długa i kręta. O! Tego nam nie brakuje akurat. Listen, more goblins up ahead. Słyszymy. Teoretycznie warto by było Petrifikusa zastosować. Raz Petrifikusa chyba można. Albo i nie. Tylko... No właśnie się zastanawiam, te beczki na dole, czy je wysadzać teraz? Czy wręcz przeciwnie, zostawić coś na później? Dawajcie nam starożytną magię! Musimy być gotowi na finał. Może załatwimy go w rekordowym tempie, jak tak dalej pójdzie. Chociaż liczę, że będziemy mieli 40 poziom, jak do finału dojdzie. Jak do finału dojdzie. O kurczę, to jeszcze całkiem sporo się dzieje. Dobra, ktoś na bombardę? Ktoś tak. No, musimy czekać na... O! Chodź. Nie w tak... No dobra, jak już tak poszło. Dobrze, że wybuchy są w stanie zniszczyć każdą tarczę. A bombarda też? Też! Nie! These tunnels haven't brought us much luck so far. Dobrze, że chociaż było dane nam zobaczyć to. Miałem ambitne plany co do tych beczek, żeby tak to ładnie wysadzić. O. No proszę, udało się.
had somehow evaded the castle's defensive charms. Steer them this way! We shall make quick work of them! Huh? They got this! Your timing couldn't be better, Professor Hackett. Thank you, Professor. Oho, to jeszcze nie koniec. Coś mamy do wysadzenia tu jeszcze. Gdzie jest nasz główny? O! Szkoda, że nie mamy slow-mo, ale i tak będzie ładnie. To by było coś, jakbyśmy mogli... Oj, coś nas zakuło w plecach. Czyja to sprawka? Bombada. A kto ten to kłusznik? A w sumie można mu w ostatniej chwili odebrać. Bełt. Dobra. O! Black tu jest? O kurczę. Kurczę, dyrektorze, sorry, ale to naprawdę działa dobrze. Sam jakby pozarażał wszystkich w okolicy. Coś z tego mogło wyjść. Nie, jeszcze na taką płotkę. No dobra, musicie oddać na starożytną magię. Poszło na głupoty. To jest to. Czasem się spojrzy i później tak jest. Zupełnie inaczej niż byśmy chcieli. Bierz to. Bierz to. Bierz to. Ha. Bierz wszystko. Oj. Ale się rozszalał ten troll. Jeszcze jakby na trolla poszło, to było spoko. Dobra, napij się. Weź może kapustę. Pokaż, że potrafimy korzystać z takich rzeczy. I wracaj na Maximuska. A troll wojownik prawie padł. Nie jesteśmy sa... Oj, a jak to się tak czerwono zrobiło?
We made it. I'm relieved we got here before Ranrok. I can't believe this is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good. But she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you. What Isadora showed you. You are now the Keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? Domyślam się, że to w tym miejscu mamy ten główny wybór. Dobre, złe, wpływający na finał, no ale pokusa miała być wielka, mieliśmy go nie otwierać. I plan to leave the repository as it is. I'm pleased to hear that. I've been thinking. What is it, Professor? I spent all year trying to keep our journey a secret from everyone, including Professor Weasley. But now I wonder if I should have shared it with her and the others sooner. Trusted them more. The Keepers wanted this secret to be locked away forever. How long will you keep it? O. Na razie trzeba to ukryć. Trzeba to ukryć na zawsze. No, nie ma specjalnie chyba różnicy. Trzeba to ukryć. I plan to keep it secret for now. But in time, when I am ready, I plan to tell those I trust everything and accept their help. I believe that is what Miriam would have wanted. We should trust in others. If anyone can rise to this challenge, my friend, it is you. The arrogance of wizard kind. Goblins built this repository. It belongs to us. Enough, Ranrok. It was never yours. I've been wanting to play with this. Miriam's wand. If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Foolish, self-important witch. Seems you are two of a kind. She didn't know when to give up either. No dobra. Okej. Okay. Nie okej. Okay. Poślizgnąłem się. Czy mamy z kimś bądź czymś tu walczyć? W jaki sposób? Cześć, ptaku. O. No dobra, to nie wygląda jakbyśmy byli w stanie... Aha, i co, smoczku? Dobra, widzę kulę. Ale nie, to musi być w odpowiednim kolorze. No. Jak? Chyba mamy to. Chcę, można by było odbić na niego to. Nie wiem, czy cokolwiek mu to robi. Otóż to. Tu coś jest do wzięcia. Aha. Może być. Czerwona kula. Nie. Fiolet znów. A to mamy na takie rzeczy coś.
A? No trochę nauczone doświadczenia, jeszcze bym nie korzystał. O kurczę. Oj, Imperio, to nie do końca chyba to, co chcielibyśmy tu uzyskać. Wolałbym trochę tej starożytnej magii zachować na później. Może jadowita tentakula by go zabiła. Będzie pluł? O, możemy rzucić w niego czymś. Aj, nie tak do końca. Jadowita tentakula, zabijesz smoka? Powiedz, że zabijesz. Nie podoba mi się to, co tam robi. Co to jest? Dobra, mogliśmy się przed tym uchronić na szczęście. Dobra, stworzył nowe kule, więc warto wiedzieć na przyszłość. Dobra, a można było Protego walić. Nie, albo w sumie puściłem tentakulę. O kurczę, R1, czy ja zdążę? Pewnie, że zdążę. Bij to. Ładuj bombardę. Może zakręcie Camelona. Imperio w kamień poszło. Dobra. No. Okej. Albo i nie okej. Teraz jesteśmy gotowi na wszystko, żeby go pomęczyć. To wygląda jak droga do celu. Oj, to nie było żółte. To można było przechwycić. Dobra. To jest dalekie. Wow. Jakieś atomowe moce. Dobra, widzę to. Nie, bombardem tak zepsuć. Gdzie mamy coś czerwonego? Nie wiedziałem, że ona ma taki mały zasięg. Bombarda, jesteś nam potrzebna. Jak mało kiedy. Bądź gotowa. Bombarduj. Mamy to. Jest otwarte, bij i wal. O kurcze. Jak na starą moc. To liczyłem chyba na coś więcej. W tym miejscu to może tutaj kapusta zdziałać cuda. Dobra, ale chyba nim cokolwiek będziemy próbowali mu zrobić. Standardowo kule. Dobra, jeszcze żółta, ale nauczenie doświadczenia. Tam jest więcej tych. Nie! Czemu nie rzuciłeś żółtego? Oj, idzie atomówka! Haha, w ostatnim momencie. Dobra, dawaj żółte. Jeszcze tylko fiolet w tym wszystkim. I może go zabić kapusta nawet. No coś ty kurczę z tym, z tą odległością tutaj. Na szczęście Akio się szybko reaktywuje. Ale niestety musimy być bardzo blisko, żeby zadziałało. Mamy to. Kapusta, chodź! Maximusie, chodź! Gdzie jesteś? Tak! Tylko to jeszcze nie koniec chyba. Coś ty wymyślił, smoku, na koniec. Ostatnia seria. Dobra, Akio już jest zaliczone. Coraz krótszy ten timing mamy na to, żeby to rozwalić. Nie, no i znowu bombarda się zepsuła, ale może Expelliarmuskiem nadprawimy to. Co to była za walka? Professor!
Miriam. Miriam would have loved you, my young friend. The wizarding world could not be in more capable hands. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Miriam, whom we lost much too soon as well. Professor Fig represented the best of all of us. Oh, he could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! I can't believe we lost Fig. I didn't know him as well as you did, but I know he was a good man. Glad Weasley spoke for him. She honored him well. Fig will be well remembered. I wish the same could have been done for my uncle. I wonder if there's a chance Anne would meet me. Sebastian, I can't imagine what you and Anne are going through. Perhaps you'll hear from her soon. I hope so. I'll let you know. Sebastian, there's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if he faced quite a fight. The rumors are true, and I did, but it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait, what are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. It was the Loyalists. It's always been them. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. Once Rookwood allied with Ranrock, Isidora's estate became of interest to them both. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw your sister,
Well, he didn't want anyone to know. So he cursed her, and she's never been the same. So cruel. Rookwood deserved what he got. Thank you for telling me. It wasn't a goblin. I suppose I owe you an apology. All this time I thought goblins were the enemy. But it was never that simple. Ominous said he's spoken with Anne. I wonder if she'll see me. I'll find out and send word when I know more. No to będziemy mieli ładną pogodę, aby wybrać się do pani Garlic, pozałatwiać jeszcze kilka spraw, bo to nie koniec, będzie takie zakończenie po zakończeniu. Gratulacje, udało ci się ukończyć historię dziedzictwa Hogwartu i dotrwać do końca roku szkolnego. Twoje sumy zbliżają się wielkimi krokami, także to dobry moment, aby przejrzeć swoje postępy w przewodniku. Eksploruj świat, zakończ wszystkie pozostałe wątki, misje poboczne oraz zaplanuj swój przewodnik według własnego uznania. Wszystkie misje główne, znaczy podoba mi się podejście Sebastiana. O, jak dobrze. Podoba mi się podejście Sebastiana, który chciał wygłosić przemowę na pogrzebie wujka, którego sam zabił. I porównał to z przemową pani Weasley, no ale cóż, no. Cel uświęca środki. Więc spotkamy się w krypcie tak szybko, jak to możliwe, już w kolejnym odcinku. Spotkamy się z Poppy, spotkamy się z Nati, podomykać te wszystkie wątki, no i chyba tak prawie że na dobre zamknąć całą naszą przygodę, bo oprócz tego fajnie by było zaliczyć pozostałe misje poboczne, jeszcze kilka ich tam mamy, ale ogólnie do końca się zbliżamy, a tym samym to oznacza, że wraca niebawem Wiedźmin. Fajnie się zakończyła ta przygoda, myślę, że na podsumowanie jeszcze przyjdzie czas. Oczywiście, no nie jest to jakoś wyjątkowo ambitna, w którymś momencie stała się i to bardzo szybko, mocno przewidywalna i tak naprawdę wątek Sebastiana był trochę powtórzeniem tego, co dostaliśmy w głównej historii Izydory i chyba ze wszystkich tutaj historii, jakie poznaliśmy, no to Poppy mnie w jakiś sposób tam zaskoczyła tym plot twistem i ogólnie samym przyjemnym prowadzeniem. Ale o tym i o innych aspektach sobie pogadamy jeszcze w kolejnym odcinku, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej!